Czy tego vloga zaczynamy tutaj, czy dopiero w Dominikanie? Dominikanie mówisz? Kurde, 18 minut żeśmy tu trałowali, a teraz stoimy. Ale mam wory pod oczami. Chyba każdy ma wory gapsia pod oczami. Nie ma co, noc nieprzespana. 5:30 wylot z Krakowa. Właśnie się zastanawiałam, kto wymyśla takie głupie pory wylotu w samolot. No, dzisiaj była godzinna drzemka, bo oglądaliśmy super tam wczoraj jeszcze Fame MMA. A ja też posiedziałem chyba do pierwszej. Asia poszła spać i wygląda dzisiaj najładniej. No dobra, a dzisiaj sobie takim polecimy. 10,5 godzin lotu i będziemy w krainie słońca. Wygląda na to, że deszczu. Straszę, że do krainy deszczu lecimy. Ale to tam takie jest, przeleje godzinę i potem jest piękne słońce. Już swoje miejsca mamy. Hubert tu. Nie powiem, czy to było super wygodnie. Nie, no dobrze. Ale kto się późno decyduje, to dostaje nie. To, co jest. Nie, wygodnie jest, fajnie. Fajnie, i to monitoreczki, nie będziemy coś oglądać. Hubert najbardziej jest zadowolony, patrz jak ma nogi. Miejsca co nie miara, powiem wam. Jak na 10-godzinny rejs, to myślę, że całkiem git. Hubert, powiedz, że ci było żal 40 euro. Dobra. Moi drodzy, chicken and pasta. My żeśmy wzięli chickena. Fajnie. To, czyli zobaczcie, mamy jedzenie samolotowe. Idziowo. Mamy tak, chicken, tu mamy, czekaj jeszcze, 4 kawałki chickena, mamy kawałek brokuła, mamy ziemniaczki pieczone, mamy tu, jak się mówi? Bułeczkę, sałateczkę. Ale nie sałateczkę, to się mówi jak? To jest ta konsol, czy nie ta? Nie konsol. Jakąś bułeczkę tu mamy. Mamy jeszcze marakuję. Marakuję. A powiedz mi, jak pijecie tymi takimi drewnianymi szczujcami, bo powiem wam, że słabo, jakieś plastiki były, może ekologia mniejsza czy coś, ale jakby się smakowało, ale w tych drewnianych to tak słabo trochę, no. Dajcie w komentarzach znać, jak to podchodzi do tego. Miejsca za dużo to nie mamy, ale poszedł tomato z pieprzem. Asia za ładna ma i oręż i tomato. A nie wiem, kto mi tak tam mówił, chyba ty. Ja siedzę w środku, to mnie nikt nic nie pyta, po prostu widają. No, to Mariusz prycha po angielsku, to wiesz. Witamy was w Dominikanie. Dolecieliśmy po 10 godzinach lotu teraz, tu i fly, wcześniej żeśmy mieli ile? 4 godziny prawie? Żeby dolecieć do Brukseli z Krakowa i jesteśmy chyba po 17 godzinach prawie na miejscu, jeszcze mamy transfer do apartamentu. Idziemy się teraz odprawiać. A tam nam okradli dzieci. A tam idą dzieci, a tam idą nasze dzieciaki. O, z tyłu ten niebieski to Hubert i w czapeczce Gaba. Więc zobaczcie, klimaty są piękne, pogoda jest piękna. Martwiliśmy się o pogodę, jest super i teraz idziemy już na terminal. Hello! Tam pani mówi, że nas wyrzuci z lotniska, jak będziemy tak pikać, że chcemy do innych autobusów. A! No właśnie, bo nas rozdzielili. My wysiadaliśmy tyłem, dzieci przodem, no i oni poszli do jednego autobusu, my do drugiego, ale już jesteśmy wszyscy razem. I teraz będziemy stać pewnie w takiej dużej kolejce. O, właśnie taka ta alejka. O, i tam będzie trzeba coś powypełniać. Asia, masz dolarka? Niech wyskakują z dolarku. Daj mu. Tytuł tego odcinka zrobimy Dominikana na własną rękę. Więc zamówiliśmy taksi, taksi przyjechała. Zobaczcie, to jest taka zasada, że zawsze odbierają walizki, przynoszą wam do samochodu i trzeba takiego symbolicznego dolarka zawsze dać. Będziemy sobie pomykać taką Toyotką fajną. Jak tam, gotowi? No. Gotowi. Miejsce jak w amerykańskim SUV-ie, tak. Lotnisko bardzo, bardzo przyjemne, kryte szczechą, takie typowe tu dla Dominikany. Piękne palmy, ale słuchajcie, od do tych betonów, do tych asfaltów to tak wali, więc nie wiem ile, ze 40 stopni chyba. No 32 jest normalnie. No, czyli ze 40 będzie do tych asfaltów i tak odbija wszystko. Fajnie, że klima chodzi, chociaż tyle. No i właśnie tutaj pod Klarą jesteśmy teraz. Jakbyście chcieli tutaj kupić sobie telefon, znaczy doładowanie do telefonu, kartę, internet i tak dalej, albo telewizję,
to podchodzicie do takiego urządzonka, jak u nas w ZUS-ie są, albo w przychodniach lekarskich, bierzecie numerek, wyświetli się wam któreś okienko, z którego należy skorzystać, no załatwicie tam wszystkie sprawy, jakie trzeba załatwić, dostaniecie bloczek, z tym bloczkiem idziecie do kasy, w kasie dokonujecie płatności i idziecie z powrotem chyba z tym bloczkiem, jak dobrze pamiętam, z powrotem jeszcze do pani, która was obsługiwała. I tyle chyba. I wtedy się kończy cały proces kupowania karty do telefonu. No, a ogólnie to kupujemy w Jumbo jeszcze. Zgodnie z zasadą, że w Dominikanie wszyscy mają czas, to teraz pani 8 paragonów wystawia nam jakieś już 7 minut, więc cały czas sobie czekamy, a tam słyszycie tle drukarki wodą. Co do ten kart, to mały update, $7 od jednej sztuki, nielimitowany internet na 10 dni. Czyli 28 zapłaciłem dolarów za 4 karty. No, jesteśmy przed naszym apartamentem Rosa Hermosa i właśnie wchodzimy się zameldować. Apartamencik mamy na parterze. Tu mamy dosłownie do basenu tyle, co widać, więc praktycznie wychodzimy trzy schodki, basen. Basen. Zobaczcie, jak pomału wam pokażę. Jesteśmy trochę wymęczeni, ale wam pokażemy apartament, póki jest czysto, bo jak będziemy mieli tu już tak zagospodarowane, to będzie ten. No słuchajcie, no, telewizor, klimatyzacja, wentylatorki, które się kręcą. Tu mamy taki taras i stolik, cztery krzesła. Tu jest salonik, o, tak wam pokażę salonik. O, w ten sposób. Tu mamy kuchnię. Większość apartamentów na Dominikanie jest raczej podobna. Wszystkich tych apartamentów jest taki właśnie. Zobaczcie, co mam w ogóle po szapeczkę. Raczej nie zamierzam tym razem za wiele gotować. No. No ale warto zobaczyć, co się w ogóle ma. Co się ma, no dobra. To ty sobie popatrz, a ja idę dalej. A tam co było? Tam jakaś pralnia była? Ale nie, tu pralnia jakaś była, co to było? Tak. Pralko-suszarka. No, pralko-suszarka. Na gaz. Na gaz oczywiście. No to żeśmy pokazywali kiedyś gdzieś tam w naszych vlogach już, więc pralko-suszarka jest na gaz. Teraz tu mamy stół w salonie. Tu mamy taki barek. Wyspę. No dokładnie, jest toster. Jakaś kawiarka, jest czajniczek. I mamy, słuchajcie, dwie sypialnie. Tu jest jedna sypialnia. Oczywiście z garderobą. Lustro. Łazieneczki. Łazieneczki. Niewielkie, słuchajcie. Prysznic, toaleta. I druga sypialnia. Tu ma Hubert z Gabi. O, nawet jakiś balkonik też mają. Nawet jakiś balkonik tu macie też. No dobra. Także jest sypialenka druga. Każde pomieszczenie klimatyzacja. Wszędzie wentylator. Tu pewnie też jakaś szafa. Tak jest, szafa, garderoba i osobna łazienka. I osobna łazienka druga tu. Ile taki apartament na chwilę? Ileśmy zapłacili za dobę? $70? Nie wiem, no nie chyba, wiem. Chyba tyle. $70 za dobę. 60 chyba, $8 wyszło. No plus depozyt jeszcze za prąd. No bo tu się prąd dopłaca, tak, nie? Depozytu my mamy... $20 biorą depozytu dziennego za prąd. Właśnie Hubert poszedł spisać tu właśnie z panią licznik. O, właśnie wracał Hubert, licznik spisany. No. Jest 34 centy za kilowatogodzinę. 34 centy za kilowatogodzinę, no. A wzięła depozytu w sumie $20 za dzień. No. Czyli $220, bo 11 dni będziemy. No dobra. Trochę ciemno, nie? Tam mało. No mało, ale to tak wszędzie. Ale to trzeba te okna podsuwać, bo to... Wiecie, jak jest w krajach południowych, zazwyczaj są rolety zaciągnięte, żeby się za bardzo nie nagrzewały pomieszczenia, bo to się później wiąże z kosztami po prostu wychłodzenia tego, tak? Tak, więc tak. Wszędzie, gdy jest możliwość, to zazwyczaj rolety są zaciągnięte. Dopiero po prostu, jak to nie wystarcza, to dołącza się po prostu klimatyzację, wentylatory i tak dalej, tak? Tak jest. Dobra, słuchajcie, my lecimy wziąć jakiś prysznic i idziemy na basen. Zaczynamy od basenu? Pytałeś się, do której godziny basen? No, coś mówię, ale nie zapamiętam, nie wiem, do 19:00 i tam jest grill gazowy i grill jeden jest na węgiel. Można korzystać. Spalić, który się chce. Dobra. Jakby nie działał, to pan ochroniarz butle wymieni. Super, super.
No to dobra, no to tyle z takiego update'iku z apartamentu. Oczywiście od razu internet, hasło do Wi-Fi, wszystko dostaniecie. Tak. Dokładnie. Jesteśmy po kąpieli, słuchajcie, wyszliśmy w tym momencie na miasto, idziemy coś zjeść. I tak troszkę wam popokazujemy, co tu się w ogóle dzieje, jak to wygląda na ulicach Dominikany. Jesteśmy konkretnie w Babaro. Dużo motorów. Tam tu ruch motocyklowy to jest, słuchajcie, większy niż samochodowy. O, wszędzie motocykle dookoła. Tu ekipa nasza idzie. No i co, idziemy do tej knajpki tu? Ale gdzie to skrybyś? Potem z zakupami chodził? No, drugą stronę w ogóle. No. Dobra, wchodzimy sobie do knajpki. Nazwa. Fajnym widoczkiem na ocean. Tu mamy menu, skanujemy sobie QR kod. I już Hubert wybiera tu z Gabrysią. Asia się poszukuje. Znaczy, poszukuje telefonu. W damskiej torebce. Dania zaczynają podawać, aż są tacy głodni, że schodzi z mojego i z Hubertowego na razie, bo dziewczyny jeszcze nie dostały. Dobre? No. Jakiegoś takiego burgera zamówiłem, nie wiadomo z czym. Z wołowiną chyba. Nie wiadomo, co ty w ogóle zamówiłeś. Nie wiadomo, bo nie mogę się zdecydować. Bo pani nie mówi po angielsku, tylko po hiszpańsku. Menu hiszpańskie. Chyba się zapiszemy na lekcję hiszpańskiego. Ale w ogóle wrzuciliśmy na Instagrama naszego, tak by the way zapraszamy bardzo. Dodaliśmy na niego dzisiaj story, żebyście zgadywali, gdzie nas wywiało tym razem. No i ono oczywiście, kto nas ogląda, no to ten wie, że nas wywiało na Dominikanę. To było za łatwe znowu. Bo proste zdjęcie dodałaś, bo było widać i palmę i pasy. No. Nie można robić. A ty co masz? Ja mam bacon, awokado, burger, ale bez awokado, bo nie ma awokado na Dominikanie. Niesamowite. O, jedzie tam. Płynie motoróweczka. Jedzie motoróweczka. Ja dostałam takie takoski. Pięknie. Asia, nie wiem co, na ciebie pizzę. Najlepszą pizzę z ananasem. No, hawajską. Miałam prosciutto, ale nie było prosciutto. Nie było szynki. Czyli nie ma na Dominikanie awokado i nie ma na Dominikanie szynki. Ale jest prezydent Laj. Najlepsze piwo. Powiem wam tak, że mięso w Europie w porównaniu do mięsa tutaj na Dominikanie czy w Stanach, bliżej tu na tym kontynencie, to jest niebo a ziemia. Europa się może umyć. No, przepyszne. Po prostu całkiem inaczej smakuje. No to kurczak, to wygląda jak kurczak, a nie jak u nas kurczak, który ma większe piersi niż jest po prostu cały kurczak, się aż przewraca, tak? Są malutkie, ale są po prostu przepyszne te kurczaki. Tak jest. Zobaczcie, kupiliśmy Fantę. Oni tutaj mają takie Fanty jak w Ameryce chyba. Bo widziałem na filmach z Ameryki, że takie butelki mają. I całkiem inny kolor ma Fanta. No i w smaku oczywiście też jest inna. Taka, nie wiem, mi przynajmniej bardziej podchodzi niż nasza europejska. W Europie tak nie lubię za bardzo Fanta, a to jest... Słodziutka, nie? Fajna. Ale różnica w smaku chyba wynika z tego, że 250 ml tutaj ma 90 kalorii, a z tego co pamiętam, to u nas w Europie 250 ml ma 40 kalorii. A, czyli po prostu stosujemy na słodziki i tak dalej, i dlatego jest inny smak, nie? No, dokładnie.